Wrocławskiej konkurencji wynosi 2 minuty 6 sekund i 61 setnych. Takim wynikiem srebrny medalista z Europy wywalczył Sławomir Kuczko za ZSW UEP-u Warszawa podczas Mistrzostw Europy w Helsinkach w 2006 roku. Faworytem w tym wyścigu jest na pewno Szulik. Rekordzista Polski na 100 metrów stylem klasycznym na długiej pływalni. Zawodnik, który ostatnio pracuje, widać konsekwentnie również na podniesienie swojej wydolności, a więc wytrzymałości. Sprawdza się z teraz lepszym skutkiem również wyścigu na 200 metrów stylem klasycznym. No ja tutaj, to ile dobrze pamiętam, jest swojej konkurencji wicemistrzem Polski. Zaraz to sprawdzę. Tymczasem jedna minuta 3,38 setnych na półmetku tego zawodnika. Dokładnie 2 minuty 10,85 setnych. Taki rezultat uzyskał podczas grudniowych mistrzostw Polski w Ostrowcu Dawid Szulik, zdobywając srebrny medal, bowiem złotym medalistą został z wynikiem o 20 kilka setnych lepszym 2 minuty 10,61 setnych. Maciej Cetka za ZSW Warszawskiego. Jedna minuta 37,93 setne. A więc 30 minut na około 2 minut 12 sekund. Wypływanie Dawida Szulika. Ostatnie 10 metrów. Zdecydowanie Szulik wygrywa.